Cześć koty, z tej strony Maciek, 1000 Reps Workout. Dzisiaj pierwszy raz będę chciał Wam pokazać unboxing sportowego sprzętu. Tu połączenie trochę sportu i elektroniki, słuchawki firmy Plantronics, model Backbeat Fit 505. Nie mogłem nigdzie znaleźć ceny tego produktu w Polsce. Dostałem go w prezencie od mojej szwagierki na gwiazdkę i tak sobie leżał. Trochę mi zeszło, na co dzień albo ćwiczę bez muzyki, albo słucham muzyki tutaj jakby z wieży, ale uczestniczę teraz w wyzwaniu przez 30 dni, robię dużo biperców, padnij powstań i myślę, że to będzie idealny czas, żeby przetestować te wodoodporne na pot i wodę. Słuchawy do treningu, bezprzewodowe. Tak jak powiedziałem, Plantronics w Stanach, w okolicach 100 dolków, w Polsce model niższy 500, różnie od 500 do 400, tam kilkudziesięciu złotych, więc no, to jest takie porównanie, jak wygląda model niższy. No i co, pokrótce, posłuchajcie, nie ma co tu przedłużać, to jest pierwsze wideo z rozpakowania tego sprzętu, z pokazania Wam jak on działa. Za kilkanaście dni nagram wideo numer 2, żebyście zobaczyli, już tam będzie jakieś podsumowanie. Więc jedziemy. Ładne opakowanie, kartonik. Może będę trochę krążył, żeby lepiej było widać. Posłuchajcie, w środku woreczek, opakowanie z kablami, o, czyli ładowarka i kabel, przez który można połączyć sprzęt ze słuchawkami, jeśli nie chcemy pracować przez Bluetooth, więc tutaj to jest na pewno. W środku słuchaweczki, one, posłuchajcie, wyglądają bardzo ładnie, wyglądają prestiżowo. No jakby na bogato, że tak powiem. Wykończenie czymś prawdopodobnie skóropodobnym. Fajna, tak smacznie wszyta meteczka, więc wiemy, jaki mamy brand. Regulacja. Tak. Na bazie wyciągania. Wygodnie leżą na głowie, nie są jakoś wybitnie ciężkie. Zobaczymy, jak przy wysiłku fizycznym będą trzymały się na ciele, czy nie będą spadały, czy nie będzie zalewał ich pot, jak się będą sprawowały, jak samo połączenie bezprzewodowe, bo wiadomo, że aktywność fizyczna i kabel to nie jest najlepsza rzecz na świecie. Więc ciekawie. No i w zasadzie to tyle. Oczywiście można odbierać przez nie rozmowę, czyli w zasadzie też służą jako zestaw słuchawkowy. Przewijać utwory, aczkolwiek chyba to przynajmniej na tym kanale. No nie są to testy elektroniczne, dokładnie funkcyjne, a raczej czy ten sprzęt się sprawdza w użyciu, czyli słuchawki ze sportem związane, nawet tutaj jakiś odważnik kulowy jest na opakowaniu i magnezja. Zobaczcie. To zobaczymy, jak się sprawdzają, jak to rwanie sygnału. No i czy po kilku tysiącach bipersów pot nie przeżre tutaj materiału. Na razie pierwsze wrażenie są bardzo pozytywne. Posłuchajcie, jeśli macie jakieś pytania odnośnie tych słuchawek, piszcie, jeśli w miarę tam możliwości testów będę mógł z nimi coś podziałać, to dam znak sygnał i będę odpisywał. A oczywiście, tak jak powiedziałem, po challenge'u z bipersami 31 marca nagram wideo, czy ten sprzęcik się sprawdził, czy się nie sprawdził, czy warto, czy nie warto. Tyle ode mnie, trzymajcie się.